Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z serii Recepta na wiedzę Zobacz moje muzeum. Okoliczności pandemii sprawiły, że wielu z nas zamieniło pracę w stacjonarnym biurze swojej firmy na pracę zdalną, tworząc swój prywatny gabinet w zaciszu własnego domu. Jak powinien wyglądać idealny gabinet i jakie powinien spełniać funkcje? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, dziś zapraszam Państwa do jednego z gabinetów mieszczących się w Zamku Pszczyńskim, gabinetu cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. Pomieszczenie to wchodziło w skład apartamentu przygotowanego specjalnie dla ostatniego niemieckiego cesarza, na który składało się 5 pomieszczeń umieszczonych na parterze zachodniego skrzydła rezydencji księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV. Cesarz wielokrotnie gościł na Zamku Pszczyńskim, przede wszystkim przy okazji słynnych polowań organizowanych w tutejszych lasach przez gospodarzy. Jednak najwięcej czasu spędził tu podczas I wojny światowej, kiedy to w Pszczynie od maja 1915 roku do lutego 1917 roku mieściła się wielka kwatera główna cesarza niemieckiego, a Pszczyna stała się areną spotkań koronowanych głów, przywódców państw, a także miejscem podejmowania ważnych decyzji polityczno-militarnych mających wpływ na przebieg I wojny światowej. Gabinet służył cesarzowi do pracy, prowadzenia korespondencji oraz wypoczynku w ciągu dnia. Wilhelm II to postać, która na kartach historii zapisała się dość kontrowersyjnie. Jednocześnie był on osobą bardzo interesującą. Księżna Daisy w jednym ze swoich pamiętników wspomina, że wiadomości, które docierały do cesarza z prasy, były specjalnie selekcjonowane w obawie przed jego reakcją. Kto wie, może właśnie same dobre wiadomości czytał cesarz w tym pomieszczeniu. Rolę biurka spełniał tu XIX-wieczny neobarokowy stół. Na jego blacie znajdowało się wówczas wszystko, co było potrzebne do pracy. Między innymi przybory do pisania, lampka z abażurem i telefon, który w Zamku Pszczyńskim pojawił się już na początku XIX wieku. Uzupełnieniem miejsca pracy było krzesło, dodatkowy stolik oraz kosz, do którego wyrzucano zużyte papiery. W trakcie pracy warto pomyśleć o odpoczynku. Dlatego w gabinecie cesarza mamy ustawione krzesła, fotele i kanapę, a dzięki zastosowaniu jasnych barw boazerii, mebli tapicerowanych ciemnozieloną tkaniną oraz dodatków pokrytych złoceniami, pokój sprawiał wrażenie przytulnego i wygodnego miejsca pracy. Nie zapomniano również o osobistych pamiątkach gospodarza pomieszczenia. Dlatego znajdziemy tu również zdjęcia najbliższych cesarza, w tym jego matki, cesarzowej Wiktorii, która była córką słynnej królowej Wielkiej Brytanii, również noszącej imię Wiktoria. W pomieszczeniu, w którym pracujemy, niezwykle istotna jest również temperatura. W tej komnacie, podobnie jak w wielu innych w Zamku Pszczyńskim, do ogrzewania służył kominek. Ten w gabinecie jest jednak nietypowy i moim zdaniem jest jednym z ładniejszych w Zamku Pszczyńskim. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Kominek posiada drewnianą obudowę wykonaną z bukszpanu. W naszej strefie klimatycznej bukszpan to krzew, który czasem przybiera formę niewielkiego drzewka, ale może on osiągać nawet do 3 metrów wysokości. Bardzo długo rośnie, przez co jego drewno jest bardzo twarde, stając się niezwykle cennym materiałem stosowanym w przemyśle meblowym i w rzeźbiarstwie, idealnie nadając się do tłoczenia i polerowania. Ozdobą kominka są dwie postacie atlantów podtrzymujących głową i ramionami bogato rzeźbione belkowanie. W
Wiadomo, że zamek pszczyński był wielokrotnie przebudowywany. Wielokrotnie zmieniano również jego wyposażenie. Obecny kominek pojawił się w gabinecie cesarza zapewne w efekcie prac modernizacyjnych przeprowadzonych w latach 1908-1913 po śmierci księcia Jana Henryka XI przez nowych właścicieli, czyli księżną Daisy i jej męża księcia Jana Henryka XV, zastępując kominek, który stał w tym samym miejscu wcześniej. Prezentując to pomieszczenie, nie sposób zapomnieć o jeszcze jednym jego elemencie – tajnym przejściu, które prowadziło pod tarasy zamkowe, a do którego drzwi zostały ukryte w boazerii przy oknie. Można było z niego skorzystać, aby niezauważenie wydostać się z gabinetu. I myślę, że w dzisiejszych czasach wielu z nas marzyłoby, aby właśnie takie tajne przejście posiadać w swoim domowym, prywatnym gabinecie. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoje miejsce pracy i do zobaczenia w muzeum.